Społeczne agencje najmu mają zmienić kryzysową sytuację mieszkaniową w Polsce. Samorządowcy z całego kraju spotkali się dzisiaj w Dąbrowie Górniczej, aby porozmawiać o perspektywach rozwoju tego rozwiązania. To nowatorskie w Polsce, ale ugruntowane na zachodzie Europy. Pozwala gminom na zwiększenie zasobu mieszkaniowego, właścicielom mieszkań na bezpieczne oddanie w najem, a osobom w kryzysie mieszkaniowym na dostępny cenowo dach nad głową. Tak to działa od lat w Belgii, Francji czy Anglii. Jacek Szlęk. Społeczne agencje najmu to obecnie jedna z najciekawszych opcji pozwalająca na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Dostępność mieszkań możemy poprawić nie tylko budując mieszkania komunalne, przejmując je do zasobu, ale także możemy sięgnąć tutaj po mieszkania z rynku prywatnego, mieszkania puste. Pośrednictwo samorządu w tych transakcjach jest gwarancją bezpieczeństwa zarówno dla dzierżawiących swoje mieszkania, jak i wynajmujących je od agencji. Od 2021 roku właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego związanego z najmem, a gminy mogą skorzystać z dodatkowych funduszy. Czy to na remont, czy rozwijanie potrzebnych programów wsparcia dla wynajmujących. Społeczna agencja najmu daje gwarancję bezpieczeństwa, daje też poczucie wykorzystania tych pustostanów bez potrzeby budowy nowych lokali. To adaptacja rozwiązań, które od wielu lat działają w Belgii, Francji i Anglii. Od 2014 roku przenosi je Fundacja Habitat for Humanity Poland, dzięki której w Polsce powstało już 12 takich agencji. To może nie jest liczba bardzo imponująca, ale społeczne agencje najmu mają dopiero 3 lata i jest to na pewno początek czegoś, co mamy nadzieję będzie się rozwijać w samorządach jak kula śniegowa. W ramach społecznej agencji najmu Dąbrowa Górnicza ma dostępnych 30 mieszkań, ale wniosek o kolejne 30 został już złożony i jest obecnie rozpatrywany.